Dzień dobry Państwu. Witam w środowiskowym laboratorium ciężkich jonów. To jest laboratorium działające na kampusie Ochota. Jest to laboratorium fizyki jądrowej. Czym my się tu zajmujemy? Badamy strukturę jądra atomowego. I to jest strasznie trudne, żeby coś o tym rozsądnego powiedzieć. Jest to dziedzina wiedzy, która budzi lęk i strach. Jeżeli się powie komuś o fizyce jądrowej, to najczęściej kojarzą mu się dwie japońskie nazwy. Hiroshima i Fukushima. Starsze pokolenie zna pojęcie Czarnobyl jeszcze, ale to starsze. No więc w czasie tego wykładu chciałbym pokazać, że ta fizyka jądrowa może nie jest taka bardzo straszna, a co więcej, może być tak przydatna nam na co dzień, jeżeli tylko dobrze ją sformatujemy. Zacząłbym moje wystąpienie od takich troszeczkę rozważań dotyczących czasu. Wszyscy znają tą maksymę, to przysłowie czas to pieniądz. I najczęściej to wszystkim kojarzy ten czas, związek czasu z pieniądzem kojarzy się najczęściej niestety z umowami o pracę, prawda, że tam jest pewna stawka godzinowa. Ja spróbuję Państwu tak troszeczkę rozszerzyć ten horyzont. No więc na przykład można sobie wyobrazić, że czas, czy pomiar czasu to też jest w pewnym sensie pieniądz, szczególnie jak się popatrzy na taki zegarek, którego cena wynosi 148 tysięcy złotych. No więc czas w pewnym sensie to też jest ma pewien wyraz pieniądza. Oczywiście ja powinienem tutaj zasłonić te wszystkie nazwy, no bo tutaj mój czas to też pieniądz, prawda? No więc pewna reklama. No ale dobrze, wprawdzie nikt mi nie płaci, no więc, ale umieśćmy to, że tutaj mamy, że jakieś nazwy produktów, które są szczególne, zastrzeżone, być może pojawią się w czasie tego wykładu, bo nie sposób tego uniknąć. Czas to pieniądz. Czas to pieniądz to ma jeszcze jedno ciekawe, odkryłem zagadnienie. Oczywiście, jak ktoś ma duże pieniądze, które może wydać być może na chirurgię albo na inne, to ten czas też tutaj nie płynie. Można zatrzymać czas w pewnym sensie. To jest zdjęcie 1998 roku, a to jest 11 lat później, prawda? No i pytanie zawsze możemy sobie zadać w takim przypadku, jak oglądamy na przykład aktorkę grającą w kasowym filmie, no ile ona naprawdę ma lat. I to pytanie, ile coś naprawdę ma lat, pojawi się później w dalszej części, znaczy jest tak naprawdę kwintesencją podstawą naszego wykładu, naszych rozważań, ale w takim bardzo konkretnym przypadku, mianowicie przypadku dotyczącym wina. Wino im starsze, tym lepsze, no nie wiem, na pewno tym droższe. Łatwo to sprawdzić. Jest taka strona na www, na której można zobaczyć, ile kosztują butelki wina z różnych lat. Ja sobie spróbowałem zrobić taki przegląd w odniesieniu do dwóch produktów. Dwóch win, notabene z tej samego regionu Francji, okolic Bordeaux, konkretnie regionu Saint-Émilion. Jedno wino ma nazwę Petrus, znowu nazwa, nie płacą mi, nie ma. A druga to jest nazwa Figeac. Dlaczego akurat wybrałem Petrus? Bo Petrus jest bardzo znanym, bardzo drogim winem. To jest znane wino z tego, że jest drogie. Natomiast jeżeli chodzi o Figeac, no to akurat miałem przyjemność tą winiarnię odwiedzić i stąd w ogóle skojarzenie. Jak Państwo zobaczycie, cena tego wina generalnie rośnie z czasem, szczególnie jeżeli przekroczymy taką cezurę, no powiedzmy 30 paru lat, prawda? No bo to od 65 roku ta cena wina gwałtownie rośnie. Są oczywiście przypadki, kiedy wino jest bardzo tanie, pewnie niejadalne, niepijalne, ale generalnie cena rośnie z czasem. Oczywiście są niektóre lata, które są szczególne, prawda? I szczególnie dobre albo mają szczególnie dobrą opinię. Wtedy ich cena może być dramatycznie wysoka, nawet niezależnie od ceny. Od roku produkcji. No właśnie, ale skoro cena wina da się...
tutaj pewna dygresja a propos ta osobista dotycząca Chateau Figeac. Dlaczego o tym wspomniałem? No to otóż ja już tutaj na początku mówiłem niektórym z Państwa, że byłem na pewnej konferencji w okolicach Bordeaux i tam zaproszono nas do Chateau Figeac, w którym to produkują wina czerwone, bardzo dobre, podobno renomowane. Jest to jak każdy zamek, jest to po prostu malutki, znaczy taka pewna posiadłość. Akurat to jest posiadłość podobno jedna z większych w tym regionie. Mają 40 hektarów winnic plus tam chyba jeszcze 14 hektarów innych upraw rolnych. No i myśmy zwiedzili tą winnicę w ten sposób, że odwiedziliśmy piwnice, w których znajdują się różnego rodzaju, znaczy w których to wino dojrzewa. Opisano nam, jak to wino się produkuje. No i dochodzimy do, my już wychodzimy z tejże posiadłości i podjeżdża czarne BMW, z którego wysiada lekko znudzony starszy człowiek, no, dokładnie ten starszy, to jest taki siwy staruszek, podchodzi do naszej przewodniczki i zadaje pytanie, co to są ci ludzie, którzy tutaj się pałętają. No to pani przewodniczka wyraźnym, ożywionym głosem, znaczy pani przewodniczka wytłumaczyła, że to są fizycy jądrowi, którzy przyjechali na konferencję i tu przy okazji odwiedzają. Pan wyraźnie się ożywił. Ja nie znam francuskiego, natomiast pani tam przewodniczka tłumaczyła, był wyraźnie podniecony i wyjaśnił, że jego ojciec był technikiem, produkował wytwarzał, obsługiwał wagi. I miejscem, gdzie pracował, było laboratorium Marie Curie. Przyjechał za późno, bo być może do degustacji dostalibyśmy lepsze wino, niż we fakcie było. Tym niemniej to jest jeszcze jeden argument, dla którego Chateau Figeac warto by było wspomnieć w tym kontekście. Dobrze, ale wracamy do wieku wina. Powiedzieliśmy sobie, że wiek wina jest związany z jego ceną, czas to pieniądz, w tym sensie ta maksyma obowiązuje. No więc można sobie zadać pytanie, w jaki sposób rozpoznać wiek wina? Najprostszy sposób. Najprościej to po prostu czytając na etykietce. To jest, na etykietce jest napisane, kiedy wino jest wyprodukowane. To jest najprostsza metoda. No, za chwilę sobie powiemy, że właśnie to jest rzecz, którą najczęściej, najłatwiej można sfałszować. Tak? Jest, znaczy wtedy, jak odwiedzaliśmy, to jest jeszcze jedna metoda sprawdzenia, jaki jest wiek wina. Otóż można to zrobić po kolorze menniska. Tak? Jak widzicie Państwo tutaj wino, jak się tak się przechyli, ono najczęściej tak trochę podciąga, znaczy robi menisk jest taki wklęsły, bo to wino jakby zwilża szkło i teraz trzeba popatrzeć, najlepiej rzucić na białą kartkę papieru światło przez ten menisk i zobaczyć, jaki jest kolor. I możecie sobie popróbować to w domu. Młode wino, z którym najczęściej mamy do czynienia, ten menisk będzie miał bardzo taki ciemny, czarny w zasadzie, brązowy. Im wino starsze, tym menisk staje się bardziej przezroczysty. Pokazywano nam wino, którego nam nie dali wypić, które było bardzo stare i ono miało praktycznie żółty, znaczy taki lekko białawy. Po prostu wszystkie te substancje, które tworzą wino, osiadają na dnie i z wiekiem po prostu to wino staje się coraz bardziej przezroczyste, szczególnie w tym miejscu. To jest taka metoda, powiedzmy, organoleptyczna, jak optycznie można by zobaczyć, jaki jest wiek wina. I no, jeżeli jest wino, które jest teoretycznie stare, a ma ten ciemny menisk, to wzbudza podejrzenie. No i więc to się najczęściej dzieje, że wtedy podejrzewamy, że ktoś nas próbuje oszukać. Generalnie nie należy, znaczy jeżeli chodzi o oszustwa win, to najczęściej nie wolno wierzyć w to, co jest napisane, prawda? I to jest właśnie przypadek taki, że tu są dwie butelki owego Chateau Petrus i okazuje się, że to jedno z tych win jest po prostu fałszywe. Jak oni to stwierdzili? Nie było napisane, natomiast proszę zauważyć, że tam jest drobna różnica w etykietce.
Fałszowanie win jest łatwe. Dlaczego? Bo wino starzeje się 40, 20, 25 lat. Tak jest proces mniej więcej degradacji tego produktu, a potem no, w zasadzie ta chemia przestaje działać. Już chemik nie potrafi rozróżnić po składzie chemicznym czy po wieku tego wina. To już jest za późno, więc w związku z tym to jest stosunkowo łatwo. Żeby wymyśleć jakąś metodę, która pozwoli nam to wino, określić wiek wina w sposób jakiś bardziej obiektywny, no to potrzebujemy jakiejś metody, która będzie działała w skali powiedzmy kilkudziesięciu lat, prawda? No bo wina, które mamy w tej chwili, które by nas interesowały, to są wina w granicach, znaczy z początku naszego stulecia, bardzo rzadko coś, naszego stulecia, poprzedniego, dwudziestego, bardzo rzadko coś wcześniejszego, chociaż takie rzeczy są, prawda? Ale to już są bardzo, bardzo rzadkie, prawda? To już trzeba sprawdzić, jaka jest historia butelki. Jak pójdzie się do sklepu, to oczywiście nikt tego nie robi. Jaka jest w ogóle idea datowania? Czy jak, no idealna sytuacja byłaby taka, żeby w tej butelce wina na przykład znajdowała się taka malutka klepsydra, tak? No i ta klepsydra by się przesypywała z czasem, prawda? Wiadomo jak to działa. No i wtedy po pierwsze ważne, znaczy i teraz w tej klepsydrze może być ważne, ile jest tych ziarenek piasku na górze, ile na dole. Generalnie dobrze było wiedzieć, ile jest tych ziarenek piasków na górze w momencie, kiedy zamykamy butelkę przysłowiową, prawda? No możemy te ważyć albo liczyć te ziarenka. Potem, no i proces starzenia polega na tym, że się przesypuje w klepsydrze. Piasek w tej klepsydrze, czy te ziarenka. I teraz jest pewna różnica intelektualna, znaczy pomysłu, tak? Najczęściej wszyscy patrzą, ile jest tam tych ziarenek na dole, pod spodem tej klepsydry, prawda? Na tym dolnym zbiorniku. Znaczy mnie zawsze będzie interesowało od tej pory to, co jest tutaj na górze w tej ciepły. Ile zostało? Ile jeszcze może spaść? Prawda? I to byłby taki pomiar naszego czasu. Ja tu mówię jeszcze, że to można po prostu oczywiście nie tylko liczyć, można to ważyć. No, różnymi technikami. Chodzi o to, żeby w każdym razie interesuje nas cała klepsydra, no i to, co zostało z tej całej klepsydry na górze, co się jeszcze może... Oczywiście naturalnym dla nas kandydatem, dla nas fizyków jądrowych, są jądra atomowe, które są nietrwałe. Istnieje taka klasa zjawisk, takie obiektów, niektóre izotopy naszych pierwiastków, które są wokół nas, mają taką własność, że są niestabilne, są nietrwałe. To znaczy, że jeżeli weźmiemy jakąś ich liczbę na początek, albo jakąś część masy, to one zaczynają znikać, przekształcać się w inny pierwiastek, prawda? I ten czas zależy od ich cech własnych, od własności tego jądra atomowego, który się właśnie rozpada. No i mówi się o takim znanym dosyć parametrze, to jest półokres rozpadu. To znaczy, to jest taki czas, po których tych cząstek, które miały się rozpaść, zostanie połowa. Tak? No to akurat pewnie będzie to około 20 jednostek umownych, prawda? Ale jeżeli to... To jest prawo zaniku promieniotwórczego, które jest powszechnie znane i w tym momencie no, nie masz dużego problemu. Jeżeli potrafimy, wiemy w którym momencie stworzyliśmy próbkę, tak? Wiemy ile tego, ile tego było. Tak. I następnie popatrzymy sobie po pewnym czasie, prawda, ile ciągle się rozpada, ile zostało, czyli ciągle może się rozpaść, no to wtedy dochodzimy do... możemy określić, ile czasu upłynęło, jeżeli oczywiście znamy to własności tego pierwiastka, tego izotopu, który się rozpada, prawda? I to jest metoda datowania izotopami radioaktywnymi. One, znaczy, jakie muszą być warunki spełnione, żeby to się udało? No, po pierwsze, oczywiście to, co byśmy chcieli, chcemy, żeby ta próbka była układem zamkniętym. To jest najłatwiej. Znaczy, krótko mówiąc, że te atomy nam nie docierają dodatkowo, znaczy, bo to by nam zaburzało obrazek. Druga rzecz,
No, zakładamy, że ta szybkość rozpadu nie zmienia się w czasie. Tak? No to też jest chyba dosyć dobre założenie, bo to jest cecha materiału, cecha atomu. Trzecia rzecz, no wiemy, co jest w środku. Tak? Wiemy, na co patrzymy i z grubsza rzecz biorąc, albo jaka jest struktura, ile jest czego. No oczywiście problemy to są najczęściej taki najpodstawowy problem, żeby dowiedzieć się, gdzie jest punkt startu. Ile było na początku, bo to jest nam potrzebne. No to się, czasem to jest dosyć trudne. I druga rzecz oczywiście, która się zdarza, no to, że bardzo często, jeżeli zakładamy, że tego jest tyle, ile jest w przyrodzie, to ile jest w przyrodzie w danym momencie zależy od, w otoczeniu, zależy od warunków zewnętrznych. Na przykład aktywności Słońca, na przykład warunków geologicznych, prawda, gdzie, lokalizacyjnie, no to może być różnie. To też jest pewna trudność, ale jak nauka uczy, wszystko można skalibrować, pomierzyć, może się uda. No i teraz pytanie, co mamy do dyspozycji? No, to jest nasz świat. To są atomy. Znaczy to są różne pierwiastki to są w tą stronę, prawda? Znaczy tu jest wodór, hel i tak dalej, a to są różne izotopy, czyli każdy pierwiastek, który zawiera w jądrze atomu różną liczbę neutronów. No i oczywiście te, które nas interesują, to nie są te czarne, a może nie do końca te czarne, bo czarne to są stabilne. One nie nadają się na klepsydry. Natomiast wszystkie inne te niebieskie albo czerwone, no to mogłyby się nadawać z dokładnością do tego, że najczęściej one nie występują w przyrodzie, bo są sztucznie wyprodukowane przez człowieka. Natomiast jest ciągle pewna klasa izotopów, to one są tu najczęściej oznaczane jako tutaj żółte, na przykład tutaj blisko tej ścieżki stabilności, to są te, które są naturalne, tak? One występują w naturalny sposób w przyrodzie. One zostały wyprodukowane wtedy, kiedy powstawał Wszechświat. Albo się produkują na bieżąco przez procesy radiacyjne, na przykład w atmosferze, i w związku z tym mamy je do dyspozycji. One ciągle są. No i teraz ja tu wymieniłem kilka przypadków, kilka metod takiego datowania metodami radioizotopowymi. No między innymi to jest ta znana metoda węgla C14. To znaczy w C14 to jest izotop, który powstaje w górnych warstwach atmosfery przez promieniowanie kosmiczne na naszej atmosferze, na jądrach azotu. No i dociera do nas, prawda? I to jest półokres rozpadu tego izotopu ponad prawie 6000 lat. No więc to jest bardzo fajne. Znaczy, to jest normalny węgiel, w związku z tym, natomiast jakby stosunek węgla naturalnego, tego C12 do tego C14, będzie się w czasie zmieniał, jeżeli próbka jest zamknięta. To jest podstawowa metoda. Prawda? I to jest, to w tej chwili praktycznie wszystkie próbki, które, czy jakby elementy, które chcemy ocenić wiekowo, bardzo często właśnie są datowane metodą węgla C14. No, czy zasięg metody jest oczywiście dość długi, natomiast no, problem jest taki, że to jest strasznie długi okres, tak? Znaczy długi czas po okresie zaniku, to znaczy, że dla lat powiedzmy 50 to ta dokładność będzie bardzo, bardzo ograniczona. Dlaczego? No bo to jest w miarę krótki czas w stosunku do. Lepiej by mieć coś, co ma podobny półokres rozpadu, jak okres, który chcemy badać. No więc w tym sensie lepsza byłaby może metoda trytowa. Tryt to jest jeden z izotopów wodoru, który występuje w naszych wodzie, tak? Który może być w wodzie, no i oczywiście też jego liczba, jego w próbce zamkniętej i aktywność tego trytu będzie spadała, to znaczy będziemy mogli ocenić, ile było jaki czas upłynął, no, wiedząc to, że jakby po 12 latach zostanie tego tylko połowa. Podobnie ołów. Ołów 210 to jest z kolei pierwiastek, który jest elementem rozpadu uranu. Prawda? Znaczy uran 238 się rozpada, tam jest szereg pierwiastków, no i w pewnym momencie powstaje ołów, który może występuje w naszym otoczeniu, jego półokres rozpadu jest 22 lata. No znowu to jest też dosyć dobra metoda, ona oczywiście to też znowu występuje w wodzie. Zwróćcie Państwo uwagę, że te dwie rzeczy to my patrzymy w wodzie, no bo woda też jest w winie. Czyli to jest potencjalny dla nas kandydat do metody badania wieku wina.
No tutaj troszeczkę więcej powiedziałem o, tu jest troszeczkę więcej informacji na temat tego węgla C14, ja chyba nie będę o tym specjalnie dużo mówił w tej chwili, natomiast chcę zwrócić uwagę, że to metoda, to jest metoda na Nobla, no bo człowiek, który to wymyślił, że można tego używać w ten sposób, dostał w dziedzinie chemii nagrodę Nobla w 1960 roku. Jest pewien problem. Bo oczywiście my mamy taki, jest pewien problem, mianowicie mamy podstawą tej metody jest ocena, ile węgla C14 zostało w próbce w stosunku do węgla C12. Z czasem ilość tego węgla C12 będzie malała. No i tu jest pewien problem, bo wszystko zależy od tego, ile było na początku. A to, co było na początku, zależy od aktywności Słońca na przykład. No bo to powstaje promieniowanie kosmiczne w górnych warstwach atmosfery. No więc oczywiście trzeba by jakoś to skalibrować. No i najlepszą metodą datowania tego węgla jest wzięcie czegoś, co zawiera dużo węgla. Na przykład drzewo. W drzewie, wiadomo, jest pięć drzewa, można zrobić odwiert. Tam są wtedy słoje i policzyć i z każdego słoja zabrać trochę tego węgla, spalić i zobaczyć, ile z tego jest węgla C14, a ile jest zwykłego węgla. Więc taką metodą powstała mapka kalibracyjna, to się nazywa dendrochronologia, no i ona wygląda mniej więcej tak. To jest krzywa, która powinna być teoretyczna, a to jest tak widać rzeczywista. I widać, że to w pewnych latach, szczególnie tej aktywności tego węgla C14 było mniej, niż nam by się dzisiaj wydawało. To jest dosyć poważna poprawka, no ale ciągle oczywiście rozmawiamy o latach rzędu 1000, tak? Bardziej niż 20 lat. No i tutaj widać, że dla wina to się niespecjalnie nadaje. I teraz tu są też pewne krytyczne uwagi dotyczące pozostałych metod, tak? Które generalnie sprowadzają się do dwóch rzeczy. Do dwóch aspektów. Jeden aspekt to jest to, że, bo oczywiście te metody są stosowane przy określaniu datowania wina, natomiast mają dwie wady. Wada pierwsza, butelkę trzeba otworzyć. Byśmy chcieli mieć coś takiego, żeby butelki nie trzeba było otwierać. I kwestia druga, ilość tych izotopów promieniotwórczych, jak się tu okazuje, zależy od tego, jaka była historia Ziemi, a w szczególności działalności człowieka. Okazuje się, że te pierwiastki są także powstają w wyniku wybuchów jądrowych, które człowiek prowadził swojego czasu na powierzchni Ziemi. I ja nie wiem, co było powodem tego, czy to była przyczyna tego, co za chwilę powiem, natomiast zwracam uwagę, że jak się popatrzy na te dwie rzeczy, że trzeba szukać czegoś, co takiego promieniowania, które może wyleźć z butelki bez jego otwierania. I druga, pamiętajmy o tym, że były wybuchy jądrowe i one coś dawały do aktywności naszego otoczenia, no to powstał pewien pomysł w Bordeaux, o którym właśnie chciałem Państwu odpowiedzieć, bo po pół godziny dochodzę do meritum. Otóż pojawił się problem. Na rynku pojawiła się pewna liczba butelek wina, które były bardzo stare datowane na stare, co wzbudziło podejrzenie, w dużej ilości, to wzbudziło podejrzenie właścicieli winiarni, czy przypadkiem ktoś na nich nie próbuje zarobić poprzez oszustwo. No i zwrócili się do Uniwersytetu w Bordeaux z pytaniem, czy oni by nie byli w stanie takich metody badania, znaczy określenia daty wina opracować dla nich. No i oczywiście moi koledzy, akurat bo ich poznałem, pozwolili sobie wypracować taką metodę. I ona opierała się na dwóch założeniach. Po pierwsze, że to ma być właśnie nieniszczące, że musimy mieć butelkę, którą później da się sprzedać. Tak? No i czyli trzeba użyć nie promieniowania beta czy alfa, które były w poprzednich metodach, ale promieniowania gamma, rejestrować promieniowanie gamma. No i druga rzecz, skojarzyli sobie to, że aktywność niektórych pierwiastków jest związana z aktywnością człowieka, związaną z bronią jądrową. Jak to wygląda? No więc
położyli butelkę wina na detektor, pokażę wam jak za chwilę, no i w wyniku tego uzyskali, to są panowie Huber and Huber, pojawiła się, znaczy to jest widmo promieniowania gamma, czyli energia promieniowania gamma docierająca do detektora z butelki wina. No i okazało się, że to jest potas 40. Potas 40 to jest coś, co powstało w czasie wielkiego wybuchu albo tuż po nim, bo to jest pierwiastek, który żyje 10 do 9 lat. To jest tyle mniej więcej, tyle ile nasz wszechświat. On mógł przetrwać od po początku. I tego jest wokół nas bardzo dużo. To nam do czegoś później posłuży, ale to za chwilę. A z kolei to jest C137. To jest produkt rozszczepienia uranu. On występuje w opadzie promieniotwórczym, jest źródłem promieniowania gamma i żyje, i półokres rozpadu jest 30 lat, około 30 lat. Idealny przypadek. No dobrze, ale teraz, jeżeli to jest w winie, to skąd się wzięło? No wzięło się z gleby, prawda? No bo to jest wciągane, to jest także absorbowane przez grzyby, czyli to jest pierwiastek, który pojawia się w winie, ponieważ jest pobierany przez winorośl z gleby. Tak? No dobrze, no to tylko pozostaje nam jedna rzecz, mianowicie zobaczyć, jak zmieniała się aktywność gleby, w szczególności jeżeli chodzi o pierwiastek C137 w ciągu ostatnich lat. I to jest ten wykres czerwony. Tak? To jest podstawowe narzędzie monitorowania opadu radioaktywnego. I to było prowadzone, bardzo dobrze udokumentowane w wielu krajach od lat. W związku z tym ta czerwona linia pokazuje aktywność Cezu-137 w glebie w okolicach Bordeaux. Po prostu. I to jest historia ostatniej historii naszej Europy, no, czy na przykład świata. Bo jeżeli sobie powiemy, że w 1945 roku był pierwszy wybuch jądrowy, prawda? No to tu na razie tej aktywności specjalnie nie ma. Natomiast w 1958 roku, to jest, żeby nie skłamać, około, gdzieś tutaj, była bardzo, znaczy, przepraszam, nie chciałbym tu skłamać, ale tak, to było mniej więcej tutaj, to było ponad 100 prób jądrowych na świecie. I ta aktywność gleby w okolicach Bordeaux gwałtownie zaczęła rosnąć z powodu tego, że na powietrzu były wybuchy w atmosferze bomb jądrowych, których następnie opad radioaktywny rozprzestrzeniał się po całym świecie. Tak? Potem rekordowy rok był 62, to jest ten rok, to było 140 prób. I widać, że ta aktywność jest gigantyczna. Też moc tych ładunków wzrastała. No więc ludzie zauważyli ten problem i postanowiono, umówiono się, że więcej prób jądrowych w atmosferze nie będzie. I to spowodowało bardzo szybki spadek aktywności po roku 63. To widać tutaj. Gwałtowny spadek aktywności. No oczywiście trochę później była jeszcze katastrofa w Czarnobylu. Mówiłem parę osób. Może ich nawet pamięta starsze pokolenie. Wtedy pojawił się kolejny na aktywność dodatkowa w przyrodzie. Na niebiesko natomiast, w niebieską krzywą zaznaczono aktywność wina. W próbę, które były skalibrowane, znaczy producenci wina dostarczyli coś, co byli pewni, kiedy zostało wyprodukowane. Jak widać, aktywność gleby pokrywa się z aktywnością wina. I w ten sposób znaleziono narzędzie. Znaleziono narzędzie, w jaki sposób można wydatować wino, nie otwierając go, i móc określić, ale można określić, z jakiego okresu to wino pochodzi. No i tak wygląda pomiar. Pomiar trwa kilka dni, żeby nie powiedzieć tygodni. Raczej, bo ta aktywność jest bardzo mała. To jest kilka zliczeń na godzinę. Bo to jest naprawdę bardzo słaby efekt. To nie chodzi o to, że was przestraszyć, że wina nie będziemy pili, bo jest radioaktywne. Nie, to jest bardzo słaby efekt. Ta osłona ołowiana ma zapewnić, że żaden sygnał z zewnątrz nie będzie docierał. No ale i w ten sposób udało się
dokonać pomiarów tego określić. W ten sposób udało się stworzyć metodę, która pozwala w nieniszczący sposób, jak wspomniałem, mierzyć, określać wiek wina. No, zakres metody jest około 50 lat. Dlaczego 50 lat? No bo pierwsze próby jądrowe 50 lat temu. Wcześniej nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć, bo nie ma broni jądrowej. Tak? No i oczywiście aktywność gleby jest czymś takim, co pozwala to zmierzyć. Dodatkowo cechą charakterystyczną jest to, że ta metoda jest dostosunkowo o tyle dobra, że C137 nie znajduje się w butelce, bo butelka jest inaczej produkowana, prawda? Znaczy ale niestety może być w korku. No ale korek jest stosunkowo niewielki w stosunku do objętości całego wina i ta aktywność w korku jest jednym elementem, a druga rzecz, no jak zobaczycie, za chwilę zobaczycie, wynik jest niestety niejednoznaczny. I tu jest pewna szansa dla nas, jakbyśmy chcieli w nielegalny sposób zarobić jakieś pieniądze, a to za chwilę. No i okazało się, no i to akurat były te, wracamy do problemu, były dwie próbki, Chateau Lafite z 900 roku i Chateau Margaux z 900 roku. No i okazało się, jeżeli wykonano pomiary, że według datowania CEZEM-137 okazało się, że oba wina pochodzą z 1963 roku. Po prostu w nich był CEZ. W 900 roku CEZ-u nie miało prawa być, a nawet jakby był, to by się już zdążył rozpaść. Porównywalna metoda z metodą węgla C14, która była zrobiona, żeby zobaczyć, na ile to działa, okazała się mniej skuteczna, no bo oczywiście skala czasowa badana tym węglem C14, no to jest za krótkie, za krótkie. No tu jest na przykład kolejna przykład, nawet nie wiem, jak to wino się nazywa, z 1934 roku. Widać w nim ewidentnie CES. Dla porównania można zobaczyć wino, tutaj w tym jasnym kolorem jest zaznaczone wino, to jest referencja, a to jest wino właśnie z tego 1934 roku. Ono zawiera CES, nie ma prawa zawierać CES-u. Powinno być tak, jak jest w tle, ponieważ w 1934 roku, powtórzę, nie było broni jądrowej, nie było wybuchów, więc CES nie powinien prawie występować w glebie. Kolejne Bordeaux z 1945 roku, proszę bardzo. Znowu, to jest prawdziwe Bordeaux z 1945 roku, a to jest oszukane. I C137 oczywiście występuje, tak? Podobnie jak w takim winie z 1964 roku, którym oczywiście ta aktywność była dość duża. Znaleziono metodę, w jaki sposób można to badać. No ale jak wspomniałem, jest problem niejednoznaczności. Dlaczego? No bo jeżeli sobie popatrzymy na przykład na taki poziom aktywności CEZU-130, tak? No to mamy trzy możliwe lata, w które to wino zostałoby produkowane. Albo tutaj na samym początku w okolicach roku 50, albo na początku lat 70, albo po wybuchu w Czarnobylu. Czyli to mamy trzy różne daty. No i jeżeli mamy oszukiwać w sposób inteligentny, no to trzeba, jak sobie popatrzycie tutaj na ten wykres, no trzeba się stąd przenieść tu. No zarobimy niedużo, przynajmniej jeżeli będziemy patrzyli na Chateau Figeac albo na Chateau Petrus, no to bo zaledwie około $1000 na butelce, no ale może to się opłaca. No więc po prostu trzeba wziąć wino mniej więcej z okolica wybuchu Czarnobyla, prawda, czyli z końca lat 80. Tu jesteśmy kiepscy, bo niestety wina w tym okresie mogły być bardzo drogie, bo wtedy to były dobre lata dla producentów win, początek lat 90. Natomiast no, może się uda wziąć jakieś tanie wino stąd, przedatować na rok 50, bo wtedy aktywność powinna być podobna. No tak to można by spróbować zrobić, ale ja nikomu nic nie zalecam. Dobrze. Można zostać również nabitym w butelkę. Tamta metoda została jakoś, znaczy to metoda jakoś działała, tak? Znaczy, ale ona nie jest uniwersalna. W szczególności problemem są czasy, jeżeli przedatowujemy daty, przedatowujemy wina z początku XX wieku, prawda?
No bo wtedy oczywiście przesuwając pewnie się o kilka lat, biorąc pod uwagę unikalność zjawiska, no można zarobić czynnik 2 lub 3 na winie, ale to i tak trzeba mieć drogi materiał, tak? No ale, ale może to się jakoś komuś opłaca. No, to był akurat taki przypadek właśnie Chateau Petrus, no, z 21 roku to 15 tysięcy dolarów taka rzecz kosztuje, no to, to widać, że jest o co walczyć. No i akurat wino to badane tą metodą, o której mówiłem, czyli badaniem poziomu Cezu-137 okazało się pozytywne w tym sensie, że no, aktywność Cezu była bardzo mała. To znaczy, że to jest prawdopodobne, że to wino jest starsze niż z 1952 roku, ponieważ gdyby było młodsze, no to wtedy broń jądrowa by zaznaczyła swoją obecność w tym winie. Ale jak się już to położyło przed detektor, to zauważono, że w butelce zauważono stosunkowo małą zawartość potasu 40. Co się stało w 40 roku, jak za chwilę zobaczycie, bo jak się zobaczymy, aktywność C40, potasu 40 w szkle butelek o różnym wieku, no to jak widać, że stare butelki zawierają bardzo dużo tego potasu 40. Przypomnę, że to jest izotop, który żyje 10 do 9 lat, on się nie rozpada. Natomiast mniej więcej w latach 40. zmieniono technologię produkcji butelek, która spowodowała, że aktywność tego potasu 40 w butelkach spadła gwałtownie. I to widać na tym wykresie. No ale inkryminowane butelki Chateau Petrus z roku 1921 mają tą aktywność za niską, co wskazuje na to niezbicie, iż wino wprawdzie no, jest stare, definitywnie sprzed 50 roku, ale butelka na pewno nie jest zrobiona w roku 1921, co sugeruje jednak, że to chyba jednak nie jest oryginalne wino, a na pewno było przedatowywane, no bo ewidentnie butelka jest z lat 40. No więc w ten sposób, tak jak widzicie, to badanie aktywności wina lub butelki może wam pomagać w określeniu prawdziwego wieku wina, no i intencji osoby, która ją sprzedaje. Ostatni przykład. Fizyka jądrowa to nie wszystko. Fizycy mają takie pojęcie, że są, poczucie, że są omnipotencjalni. Nie zawsze. To jest akurat przypadek historyczny, bardzo znany, mianowicie tak zwane butelki Jeffersona. Jefferson, prezydent Stanów Zjednoczonych, on był wcześniej ambasadorem Stanów Zjednoczonych we Francji i był miłośnikiem wina i przewoził swoje wino do Stanów Zjednoczonych, no i ten statek zatonął. No i te butelki są bardzo poszukiwane. Czasem na giełdzie pojawiają się za gigantyczne pieniądze butelki wina z tego statku Jeffersona, z tej kolekcji Jeffersona z lat, z końca XVIII wieku. No i oczywiście pojawiła się znowu taka butelka, wszyscy byli zainteresowani, skąd się wzięło, jak to możliwe, czy ktoś wydobył rzeczywiście z tego oceanu coś, co się nie stłukło, czy co. No efekt końcowy był taki, no oczywiście badanie Cezu-130 nie mogło dać nic pozytywnego, tak. No butelki również były stare, no bo to już... Ale... Wtedy datę wina nie było na etykietce, tylko były grawerowane na butelce. I bliższe oględziny tego grawerunku wskazały, że grawerka była wykonana, data tego wina została wypisana wiertłem szybkoobrotowym, diamentowym, dentystycznym, które no, nie były znane w XVIII wieku, bo wtedy te wygrawerowano to po prostu takimi rylcami miedzianymi i te ślady miedzi byłyby po prostu obecne na tym zapisie, a nie były. No więc to jest trzeci przykład. No, fizyka jądrowa nie zawsze. Ale tym niemniej takie, ale w wielu miejscach, ale w tym akurat przypadku, o którym mówię, to znaczy przedatowywania win współczesnych na początek, na okresy wojny lub okresu międzywojennego, no to okazało się bardzo, bardzo skuteczne. Czas na puentę. Po co ja wam to wszystko mówię?
Mnie to przychodzi do... Dwa wnioski przyszły nam, mi do głowy. Pierwszy wniosek. Jak widzicie, z tego nauka nie zawsze prowadzi w to miejsce, które byśmy chcieli. Ludzie, którzy wymyślili bombę atomową, wcale nie myśleli o tym, że... Nie myśleli, a przynajmniej na samym początku, o tym, że będzie opad radioaktywny, że on będzie szkodził ludziom, ale też nie myśleli, że ktoś użyje tych danych później do walki, na przykład z fałszerstwami wina. Tak? Że to się może komuś przydać, chociażby w ten sposób. Tak? Więc to jest pierwsze. Jest jeszcze drugi wniosek. Skoro mamy uczonych, to może niech oni zajmą się jakimiś pożytecznymi rzeczami. O co mi chodzi? Otóż kiedy na jednym z seminariów, o których opowiadano o programie Gwiezdnych Wojen w Stanach Zjednoczonych, zadano pytanie, jak jest możliwe, przecież to widać, że ten program Gwiezdnych Wojen do niczego nie doprowadzi. A to nieważne. Ważne jest to, że my mamy ludzi, którzy ćwiczą swój umysł, metody, rozwijają nowe technologie, że jak pojawi się rzeczywisty problem, to nikt ich nie dogoni. To oni ten problem, a dodatkowo oni ten problem rozwiążą. I to jest właśnie ten taki przykład. Fizyków jądrowych nie interesuje wiek wina, a przynajmniej nie zawodowo. Tak? Nas interesuje kształt jądra atomowego, energia emitowana przez to jądro, cokolwiek. Natomiast nie wiek wina. Natomiast jeżeli przychodzi człowiek z ulicy, przysłowiowej ulicy i pyta, to może my nie wiemy, nie jesteśmy pewni, że znajdziemy od rozwiązania, ale możemy pomyśleć. Koledzy z Bordeaux pomyśleli i sobie coś wymyślili, tak? Problem jest taki, że ja nie potrafię w tym momencie powiedzieć i chyba nie czuję się w pewnym sensie dobrą osobą, która będzie wymyślała, do czego będzie służyła nauka czy jakby odkrycia, które ja robię. Ale być może, jeżeli będzie lepszy kontakt, będą programy jakieś państwowe, a państwo sobie wymyśli, na przykład samochód elektryczny, no to jacyś uczeni wymyślą, a to lepszą baterię, a to lepszy sposób ładowania, cokolwiek. Bardziej wydajny silnik elektryczny. No po prostu na zadane pytania my możemy spróbować poszukać odpowiedzi. I ja myślę, że to jest tak naprawdę ważny element innowacyjności w tym sensie, że nauka a priori nie potrafi znaleźć odpowiedzi, ale czasami jej się udaje. Tylko trzeba jej zadać pytania. I niekoniecznie naukowcy są ci, którzy powinni je zadawać. No i tym... Zachęcając was do zadawania pytań naukowcom o to, z prośbami, żeby rozwiązali wasz problem, dziękuję wam za uwagę, życząc na zdrowe, przy czym degustacji niestety będzie już po wykładzie. Dziękuję bardzo.